Małgosiu, teraz ruszyła teraz jesienna ramówka TVN-u. 5 sezonów drugiej szansy. Ja byłem wielkim fanem tego serialu. I pierwszy teraz sezon bez pani serialu. Ale wiemy, bo w oświadczeniu było, że nowy serial TVN-u się szykuje. Co na ten moment może nam pani powiedzieć o tej produkcji dla TVN-u? Rozmawiałam z dyrektorem Miszczakiem i umówiliśmy się, że dopóki jakby nie mamy tego projektu w całości, także jesteśmy wszyscy w 100% zadowoleni, no to na razie nie wypuszczamy tych jaskółek, które będą być może wzbudzałyby jakieś apetyty, no bo chcemy w spokoju mieć czas na to, żeby popracować nad tym i żeby to doprowadzić ten projekt do takiego momentu, w którym właśnie będziemy mieli no takie poczucie, że tak, to jest ten czas, chcemy to ogłosić światu, rzucamy się w to, no i ryzykujemy. Więc na razie jest tak, że pracujemy nad tym, więc wolałabym też nie wyłamywać się z tej umowy. Ale ma pani takie włoski stają na skórze, że to będzie taka petarda? Wie pan co, ja jestem ostrożna, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju petardy ze sobą w roli głównej i zawsze tak staram się jednak patrzeć na to zdroworozsądkowo i bez jakiegoś wielkiego takiego zbytniego entuzjazmu. Po prostu uważam, że trzeba uczciwie pracować. W moim wypadku zazwyczaj to znaczy również ciężko i dużo. Takie mam doświadczenie i wtedy jest szansa na to, że zrobimy coś, co rzeczywiście będzie miało swój ciężar, wagę i zwiększamy sobie jakby tę szansę na to, że to będzie się podobało nie tylko nam, ale również widzom. Natomiast dzisiaj jest tak dużo tych propozycji we wszystkich stacjach, wszyscy się przeganiają, żeby zrobić coś nowego, żeby zrobić coś absolutnie zaskakującego, coś, czego jeszcze nie było. I gdzieś oczywiście my też w te szranki stajemy. A czy to się uda, to jest zawsze jedna wielka niewiadoma. Trzeba zrobić wszystko, żeby się udało. No i tak się staramy.